Właśnie, może one zainspirowały do pytań. Chciałbym zapytać pana dyrektora marszałka, Piotr Piesik, Bałtycki, o przypomnienie podstawowych terminów, w jakich ma się ta inwestycja odbyć i co ona obejmie. Ponieważ, ile pamiętam nasze poprzednie spotkanie, coś tu w tej sali, to mowa była o dojściu, że tak powiem, do tego mostku łączącego nad przepustem łączącym jeziora. Dzisiaj pan powiedział o dojściu do ronda na Przedzamczu. Znaczy, jak to tak naprawdę będzie? Szczegóły też przedstawi wykonawca, jak to wygląda, jeżeli chodzi o elementy. Ja przyznam się szczerze, i to już szczerze mówię, że już nie patrzę, w którym miejscu dokładnie się to kończy, bo tych inwestycji jest tak dużo, zwłaszcza tych dużych. One się na mostku skończą. Skończy się na mostku, także ja zagalopowałem się tak. Do góry. Szkoda, to byłoby lepiej. A to już takie myśli na przyszłość. No. Tak, zagalopowałem się, to się przyznaję od razu. Jeżeli chodzi o te terminy, to dzisiaj przekazujemy plan budowy i do końca sierpnia przyszłego roku, zgodnie z umową, całość robot powinna zostać zakończona. Robert Kaczmarkiewicz, Telewizja Sztum. Czy nie obawiają się Państwo weź te rysunki, zachowania weź na dół, bo będą miasta, potrzebne, tak jak to obecnie wygląda w Malborku? Tworzą się dosyć kilkukilometrowe korki i miasto jest sparaliżowane. Jak to będzie wyglądało tutaj w Sztumie? Nie obawiamy się tego, bo na pewno to nastąpi. W związku z powyższym no, trzeba się do tego przyzwyczaić, że przez te najbliższe 12 miesięcy, może nie przez całe 12 miesięcy, bo w tym okresie zimowym, bo jeżeli zima będzie zimą, to wykonawca tak już wyraził przedtem pan dyrektor Rozmus, tak postara się zaawansować pracę w tym roku, żeby na zimę nie zostawić miasta rozgrzebanego. Przynajmniej nie w takim stopniu, żeby to powodowało takie permanentne utrudnienia. Natomiast jeżeli zima będzie łagodna i będą jakieś szanse, to pewnie wykonawca będzie starał się wykorzystać tą szansę, jaką dają, dałyby te ewentualne pomyślne warunki atmosferyczne, żeby jak najbardziej zaawansować roboty i wtedy wcześniej skończyć. No z punktu widzenia wykonawcy zakończyć robotę, wziąć całość pieniędzy i startować następny przetarg. Jak będzie odbywał się ruch przez miasto? Będą zorganizowane jakieś objazdy, czy ruch po prostu będzie przez całość inwestycji odbywał się wahadłowo? To już jest w gestii wykonawcy. My jako zarządca drogi będziemy zatwierdzać tą organizację, patrzeć na to, żeby to było zrobione maksymalnie rozsądnie, ale też w taki sposób, żeby nie powodować wydłużenia czasu prowadzonych robót, bo cudów nie będzie. Objazdy możliwe w Sztumie nie są. Roboty będą zasadniczo prowadzone wahadłowo, odcinkami. Te wahadła będą dostosowane do zakresu robót i do możliwości przeprowadzenia tego ruchu, tak żeby nie stać od Kwidzyna do Malborka, tylko żeby te utrudnienia były tam co do zasady nastominutowe, a nie godzinowe. No, trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że natężenie w Sztumie jest mniejsze niż w Malborku. Tak? Tu nie spotykają się dwie drogi krajowe, to jest droga krajowa i droga wojewódzka na Stary Targ. Alternatywa w postaci mostu w Kwidzynie i równoległych dwóch poważnych ciągów drogi krajowej 91 i autostrady no, pozwala omijać w tranzycie Sztum. Pozostają ci, dla których Sztum jest celem lub źródłem ruchu. Ja może chciałbym do tego nawiązać, bo oczywiście będą uciążliwości. Będą, tak jak pan dyrektor powiedział, nie ma cudów. No, miasto jest takie, jak jest. Przesmyk między dwoma jeziorami. Jeżeli już pretensje to do Krzyżaku, że w takim miejscu zdecydowali się budować zamek i miasto lokować. Natomiast tak mówiąc poważnie, przede wszystkim apeluję do mieszkańców o cierpliwość. Wiele lat czekaliśmy na tę inwestycję. Będzie dużo, dużo lepiej i trzeba te miesiące przecierpieć. I będziemy tutaj razem z samorządem powiatowym starać się tak pomagać w organizacji ruchu, żeby po prostu minimalizować problemy, które na pewno będą. Pytanie jeszcze tylko. Jutro się odbędzie spotkanie już w Tczewie z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji, też i firmy, wykonawcy, też i samorządu właśnie, żeby ustalić szczegóły organizacji ruchu. Pytanie myślę do wykonawcy. Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia robót i pierwszych utrudnień z tym związanych?
Trudno w tej chwili powiedzieć dokładnie co do dnia, jakiego, którym to nastąpi. Tak jak już tu wcześniej była mowa o tym, to najważniejsze to jest dobrze przygotować tą organizację ruchu. Bo zamknąć to nie problem. My w każdej chwili możemy wejść i roboty rozpocząć, ale musimy to tak zorganizować, żeby jak najmniej uciążliwości również i dla nas było, bo my musimy jakoś te roboty robić w odpowiednim tempie, żeby nie tych przeszkód było jak najmniej. My jesteśmy, tak jak już tutaj przedstawiłem, jest ogólna plansza i są też przedstawione poszczególne etapy. Jeżeli ktoś jest mocno zainteresowany, to możemy to pokazać i omówić. Niemniej jednak w tej chwili właśnie czekamy na to spotkanie, w którym będą, no, najczęściej są jakieś życzenia mieszkańców, użytkowników i tak dalej. Więc musimy się w miarę możliwości do tych ich oczekiwań dostosować. No i tutaj bardzo ważna jest rzecz, żeby mieszkańcy mieli wyrozumienie. Będziemy starali się to tak robić, żeby nie było większych trudności w życiu ich. Ale że będą utrudnienia, to wszyscy z góry wiedzą. Jak to będzie, zobaczymy. A może pan przypomnieć, jakie drogi pana firma wykonywała na terenie Powiśla? Bardzo dużo, także trudno mi w tej chwili. No, w samym sztumie. Już wcześniej mówiłem, ostatnie taka większa inwestycja za 56 milionów, rok poprzedni i wcześniej. Czyli to jest ten odcinek do Koło Zębia, ten odcinek w kierunku na Dzierzgoń do Ramut, to właśnie pana firma robiła. Budowaliśmy tych więcej. No tutaj te roboty były prowadzone praktycznie po nasza firma. Proszę, rondo było robione. Tak, ulica Sienkiewicza. Sienkiewicza. Chyba na Apostolim, ja nie wiem, czy starostą, ale na pewno firma to dobre drogi, to czemu pan nie chce? Działamy na całym tutaj terenie województwa południowym. Mamy również, mieliśmy, bo już sprzedaliśmy tą wytwórnię w Grudziądzu. Budowaliśmy trasę średnicową dla Grudziądza miasta. Cały Starogard, przejście na drogach krajowych. W tej chwili realizujemy remonty dla też Generalnej Dyrekcji. To można by było wysnuć taki wniosek, że specjalizujemy się w usługach dla Generalnej Dyrekcji. Nie boimy się ich wymagań. Myślę, że tutaj jesteśmy sprawdzonym wykonawcą. Nie jest łatwo, niemniej jednak jakoś znajdujemy tutaj, udaje nam się to robić. Mamy duże doświadczenie, firma jest, można powiedzieć, stara, bo 97 roku jako spółka, a w 92 po reformie właśnie wtedy, kiedy oddzielono utrzymanie od wykonawstwa, była państwową firmą przez krótki okres czasu. Także potężne mamy doświadczenie, można powiedzieć. Ludzie są ci sami, jest znacznie ich mniej, bo kiedyś było 250, dzisiaj mamy tylko 70 ludzi. No dostosowujemy się do aktualnego rynku. A trudno jest, bardzo trudno, bo jest duża konkurencja. Jaka jest wartość inwestycji? 6,5 miliona. 6,5 miliona. Do tego dochodzą koszty nadzoru w wysokości blisko 170 tysięcy. I nadzoru archeologicznego w wysokości około 50 tysięcy, plus nadzór autorski nad dokumentacją w wysokości około 25 tysięcy. Wszystko. My dziękujemy. Pogarkowie czegoś nie znaleźli. No, znaczy ja powiem, może przejście do Malborka. Powiem jak było w Malborku. Wzdłuż krajowej. W Malborku oni się natknęli, jakby w 85 chyba budowano drugą jezdnię w Malborku. Mhm. I oni trafili tak, wtedy, ale natychmiast zakryli. Nie mogli wtedy tego nie odkryć. Bo my akurat w tamtym miejscu nie robimy jakiejś, w tamtym miejscu akurat koło urzędu jakiejś większej rozbudowy, tam poszerzamy. Ja nie pamiętam, czy metr, czy 70 centymetrów poszerzamy. I konstrukcja, spód konstrukcji jest na głębokości 1,30 m. A na 1,10 m są te mury. I cała konstrukcja tej drugiej jezdni jest na 1,10 m. Czyli trafili, zakryli i pobudowali od razu drogę. Mm-hmm. I w ogóle się nie przyznawali. Co prawda się dziwię, bo miasto robiło dokumentację i pozyskiwało wszelkie uzgodnienia. Wszyscy się przyglądali temu. Tych uzgodnień zawsze jest jak od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu różnych instytucji.
No i jeżeli teraz konserwator zabytków z Muzeum Malborskiego pokazuje ryciny, jak to się w tamtym miejscu, co tam po kolei było, że była brama, że były mury, że był barbakan, jak się... No się wie, tak. Bo się nie przyznali wcześniej, tak. Dopiero wyszło teraz w czasie raportu. No. Jeszcze przetargi i tak dalej. Ale nie obawia się pan, że tutaj na tym odcinku tam już na terenie dawnego Starego Miasta, gdzie też będziecie wchodzić, bo tam... Też były bramy. Tam coś, była brama Kwizyńska, była brama Górska. Dlatego wspomniałem... A burmistrz może od razu pokazać, gdzie były dwie bramy. Dlatego wspomniałem, że mogą zajść... Nic nie ma. Tam już nie. No, tam już były inwestycje, ciepłociąg był robiony i tak tam dalej. Wszystko wymielone jest, spadane. Wydaje mi się, że to już jest, że tak powiem, teren wyczyszczony, ale pod względem archeologicznym. Swoim doświadczeniem. Ale inspektorów nadzoru będzie społecznych dużo, także trzeba być na wszystko przygotowanym. Społecznych szczególnie. Tak. Muszę powiedzieć, że mamy w tym doświadczenie, bo przenosiliśmy w Starogardzie, budowaliśmy drogę przez cmentarz i nawet były groby, były przenosiny całych szczątek ludzkich i takie historie. Są specjalizujące się w tej sprawie, w takiej sytuacji firmy i one to się tym zajmują. Gorzej jest, kiedy muszą być przeprowadzane badania archeologiczne. Te wstrzymują, bo niestety to wymaga czasu. Ja tak to dodam, że w ogóle procedury, które nas jako generalną dyrekcję obowiązują przy tych badaniach archeologicznych, są bardzo zaostrzone. W ogóle groziło, że Malbor będzie rok czasu trwał. Przy pierwotnych wymaganiach takich, które de facto są bardziej dla terenów zamiejskich niż miejskich, ceny, jakie oferowano w przetargu na nadzór archeologiczny, były od 3 do 6 razy wyższe niż kwota, jaką za jako zamawiający zamierzaliśmy przeznaczyć. Dopiero usilne moje rozmowy i tłumaczenie, że warunki miejskie zdecydowanie odbiegają i skala tych procedur i papierologii, jaka jest rozsądna, kiedy się idzie dziesiątkami hektarów pod autostradę czy drogę ekspresową, nie powinna mieć zastosowania, kiedy mamy, nie wiem, tam mamy 5 hektarów, nie mniej mamy, 3000 metrów kwadratowych. 30 arów. To nie ma sensu. Ale trwało to ze 2 miesiące, zanim przekonałem, żeby to metodą ryczałtową, a nie taką, jak to się mówi, wskaźnikową, gdzie trzeba ciągle udowadniać, że na pewno dostało się pieniądze za to, co się zrobiło. A tamte mury sięgają bardzo głęboko. Bardzo głęboko. Ale myślę, że już nic nam nie spoko, tylko będziemy gonić tych archeologów, bo wolno im to idzie. Nawet namawiam, żeby dziennikarze ich tam poszczypali. Ale ich szczypią. No i to porządnie. Dobrze, że nie idziecie tam dalej, bo tam dalej była synagoga kiedyś, to wie pan, tam jeszcze, że następne... Wystarczy tych przyjemności na początek. Tak, dziękujemy. To cóż, ja zapraszam wszystkich.